Siemanko, z tej strony Marek Krawczak dla Polish Fighters Info. Znajdujemy się... Kurde, sorry, przepraszam, bo tak, chciałem coś innego powiedzieć. Dobra. To się wytnie. Siemanko, z tej strony Marek Krawczak. Wraz ze mną Igor Terlecki, który już za niecały tydzień zawalczy w Ostrowie Wielkopolskim na gali FAN38. Cześć, Igor. Siemanko, witam wszystkich. Igor, no twoja poprzednia walka w FANie to można powiedzieć taka troszeczkę... niespodzianka i dla kibiców, i chyba dla samego ciebie, dlatego że wskoczyłeś z tego, co pamiętam, chyba 5 albo 4 dni przed galą. 4 dni przed galą, dokładnie. 4 dni, także no, nie miałeś za dużo czasu na przygotowanie się, a mimo tego wygrałeś efektownie, wygrałeś szybko. No i wygrałeś z zawodnikiem, który nie dość, że miał pełny kemp, to jeszcze no, z tego, co kojarzę, miał już jakieś poprzednie walki w... Tak, jakieś starty amatorskie. Tak, dokładnie. Ja się, tak jak mówiłem, podkreślałem w każdym wywiadzie, ja się wywodzę również ze sportów uderzanych, sparterowych, no ale tutaj nie zrobiło mi to większej różnicy. Chciałbym się ciebie natomiast zapytać, bo jesteś młodym zawodnikiem. Jaki był u ciebie taki stan psychiczny przed walką? Dlatego, że widzieliśmy, że fizycznie wyglądałeś bardzo dobrze. Natomiast jestem ciekawy, czy młodego zawodnika, kiedy dowiaduje się, że za parę dni walczy na gali FANie w Szczecinie, na całkiem sporej arenie, czy był jakiś większy stres u ciebie, czy po prostu miałeś ten swój tunel, widziałeś tylko rywala i tyle? Oczywiście zrobiło to na mnie wrażenie, ale ja pomimo swojego młodego wieku jestem dosyć doświadczonym zawodnikiem, ponieważ mam około 100 walk w boksie amatorskim. Byłem na większych startach, jakimi są Mistrzostwa Europy w boksie. Zdobywałem również bardzo duże laury, walczyłem również przed publicznością większą, ponieważ też lubiłem się w walce pokazowej podczas gali Rocky Boxing Night. Więc jakoś byłem obyty już z tym wszystkim i z głową. Nigdy nie było u mnie problemów, więc potrafię sobie z tym radzić. A sam jeszcze się do tego napędzałem. Stresu u mnie nie było żadnego. Jedyny stres, jaki był, to ciarki po plecach w momencie, gdy usłyszałem muzykę i wychodziłem już do ringu. A chciałbym się ciebie zapytać, jak to wyglądało z twojej perspektywy, jakie to jest uczucie wygrać w FANie? Dlatego, że no na pewno widziałem twoje wywiady po walce, byłeś przeszczęśliwy, natomiast po walce jakoś starałeś się zachować taką chłodną głowę i jestem ciekawy, co ty wtedy czułeś. Uczucie niesamowite, tak jak to podkreślałem. Ja to wziąłem dlatego, że jestem sportowcem, biję się całe życie. I tylko głupek na moim miejscu by tego nie wziął, ponieważ mając okazję wystąpić przed własną publicznością w swoim mieście, gdzie wiesz, że każdy przyjdzie na halę, będzie skandował twoje imię, to jest coś niesamowitego. Dlatego wziąłem to. Moje uczucia były takie, no popłakałem się po prostu, jak wygrałem. Wszedłem na 4 dni przed, nie robiłem nigdy wcześniej parteru. No, znaczy miałem jakąś tam bazę, ponieważ za dzieciaka przez 4 lata łącznie ćwiczyłem. Parter, głównie zapasy i BJJ, ale nie wiązałem z tym większej przyszłości, dopiero w boksie mi coś poszło dalej, no to naprawdę uczucie nie do opisania jeszcze na takiej gali, gdzie no FAN jest w pierwszej trójce, jak dla mnie w Europie, jeśli chodzi o federacje sportowe. Walczysz na pierwszej gali FANie w tym, FANu w tym roku. No i chciałbym się ciebie zapytać, bo mamy styczeń, wiemy, że teraz federacja nie tylko FANu, ale ogólnie federacje będą starały się robić tych gal coraz więcej przez to, że no nie wszystko poszło zgodnie z planem podczas tego okresu, kiedy pandemia szalała najbardziej. W związku z tym chciałbym zapytać, ile planujesz walk stoczyć w tym roku? W tym roku może powiem tak, będę planował, mam po tej gali zaplanowaną jeszcze walkę jedną na kontrze, ponieważ weszła fajna organizacja, też tam będę się bił w kategorii semi-pro, bo ja mam swoją karierę amatorską za sobą i już nie widzi mi się po prostu bicie się za nic albo dalej. No walk na ten rok planuję przynajmniej 4, ponieważ chciałbym stoczyć tą, mam na kontrze, a później zobaczymy, co będzie wpadać, bo ja też jestem młody, ale również zarabiam sam na siebie, a wiadomo jak to jest czasami ze sponsorami. Mi nikt nie da, ja muszę też pracować, a też chciałbym wychodzić do tych walk przygotowany i mieć pojęcie o tym, co robię. Bo jeśli chodzi tutaj o zapasy, to teraz robiłem trochę zapasów, robiłem też trochę K1, stójka, wiadomo, w stójce się czuję jak ryba w wodzie, ale jeśli chodzi o parter, to cały czas będę starał się go poprawiać tak, żeby był jak najlepszy.
Twoim rywalem jest Jakub Owczarek, czyli zawodnik dosyć mocny, zawodnik, który walczy w tych takich większych federacjach już dosyć długi czas. Chciałbym się Ciebie zapytać, czy nie boisz się lekko tego, to znaczy może nie, czy nie boisz się, natomiast mając tyle startów w boksie, wiadomo, że w jiu-jitsu, tak jak podkreślałeś, no nie jesteś zielony po kilku latach treningów, natomiast czy nie jest ci się jeszcze ciężko przestawić z jakiegoś, choćby z boksu, na tą taką stójkę pod MMA? Wiadomo, są ciężary, ta noga musi stać inaczej, trzeba też dobrze się ułożyć do kopnięcia, żeby wybronić tak samo obalenia. Wiadomo, jest ciężko się przestawić, ale ja się wyzwań nie boję. Chciałbym wchodzić, dawać mocne walki, wygrywać te walki i jak najlepiej się po prostu prezentować, dlatego że chciałbym też dawać show widzom, żeby po prostu podobało się im to, jak walczę i żeby chcieli mnie oglądać. Powiedziałeś, że masz zaplanowany występ na gali kontra MMA, kontra, możesz mnie poprawić, natomiast jest chyba 19 lutego jakoś? Tak, dlatego chciałem się Ciebie zapytać, czy nie boisz się troszeczkę tego, że no nie wiem, coś na walce może pójść nie po Twojej myśli, ten występ odpadnie, dlatego że no, znamy na przykład Pawła Biernata, który też miał walczyć na tej gali, a niestety przez porażkę w grudniu musiał odpaść. Oczywiście, zawsze może się coś wydarzyć, to jest wliczone w ten sport, ale ja jestem dobrej myśli i wychodzę z założenia, nawet jeśli coś by się stało, no to trudno, musiałbym to odmówić, moje zdrowie jest dla mnie najważniejsze, ale nie przygotowuję się na to, żeby coś mi się tutaj stało, żebym miał jakąś kontuzję, żebym został znokautowany, po prostu idę, wybiegam też troszeczkę w przyszłość, ale póki co skupiam się w 100% tylko na tej walce i nic innego mnie nie obchodzi. To, że to jest zaplanowane, to jest drugorzędna sprawa. Mądrze budujesz swoją karierę. Masz teraz drugą walkę amatorską na gali FAN, natomiast wcześniej, no tak jak mówisz, 100 walk w boksie, już jesteś obeznany też z większym karą, dlatego że twoja walka z Dawidem Orlikiem, z tego co pamiętam, na gali Rocky Boxing Night 7, także no na pewno nie jesteś, na pewno tych walk większych jest przed tobą coraz więcej. Natomiast chciałbym się Ciebie zapytać, kiedy planujesz wyjść już na te zawodowe walki w MMA? Do zawodowych walk MMA to mi jeszcze bardzo daleko. Wydaje mi się, że to jest okres przynajmniej 2-3 lat. Na razie chciałbym się obijać jak najwięcej w walkach semi-pro, ponieważ tutaj też mogę budować swoją rozpoznawalność, zarabiać na tym jakieś pieniążki, bo tak jak przy tej gali, FEN jest rozpoznawalną federacją w Europie i w Polsce, więc tych sponsorów mogę pozyskiwać, ale no, chciałbym po prostu jak najwięcej inwestować teraz w siebie, nie chciałbym się bić o nic. A co do startów tych już pełnych MMA, to jeszcze długa droga przede mną, bo jak mam już coś robić, to robię to na 100%, a nie chcę po prostu wyjść nieprzygotowany, albo za szybko wyjść, bo też bym nie chciał sobie popsuć kariery. Jeśli mam w coś wejść, to chcę w tym być jak najlepszy i widzę się na samej górze zawsze. Rozpoczynam swoją przygodę w MMA, natomiast zawsze jestem ciekawy zdania tych młodych zawodników o taki ich dream fight. Czy masz jakiegoś takiego zawodnika, z którym marzy ci się walka? Nie mówię, że w ciągu, nie wiem, nawet 5 lat, ale czy kiedyś jest taka walka, którą chciałbyś na pewno stoczyć? Szczerze mówiąc, nie będę tutaj wybiegał aż tak myślami w przyszłość. Nie mam chyba takiej walki. Ja jestem otwarty na każdego. Oczywiście z czasem, jeśli moje umiejętności pójdą do góry, a już idą do góry, to dla mnie nie ma problemu walczyć z kimkolwiek. Czy to by był zawodnik UFC, czy to by był zawodnik PSW. Ja się przygotowuję na 100%. Nieważne kto, nieważne gdzie. Ważne, żeby dać super show. Ostatnio wyglądałeś w walce bardzo dobrze, natomiast chciałbym się Ciebie zapytać o Twoje aktualne przygotowania, no bo jesteśmy już, jutro się rozpoczyna Fight Week praktycznie, więc do gali zostało niewiele, więc chciałbym się Ciebie zapytać o takie Twoje podsumowanie tych przygotowywań i czy ogólnie jesteś z nich zadowolony, czy może coś się wykruszyło? Z przygotowywań jestem zadowolony. W 60-70%. Oczywiście jestem przygotowany dobrze, ale tak jak mówiłem, ja też muszę pracować.
Jestem młodym zawodnikiem, ale mi nikt nie da. Ja zarabiam na wszystko sam. Robiłem zapasy pod okiem Tomka Nowakowskiego w Berserkerach u nas tu w Szczecinie. Ostatnio pojechałem do Świnoujścia na krótki kemp do Mateusza Niżejewskiego, który również będzie ze mną w narożniku. Jest to mistrz świata w K1, więc nie byle kto. Jedzie również ze mną teraz już końcówka tej wagi. Tak naprawdę docinam od jutra razem z Igorem Brzozowskim, tak jak to robiliśmy przed galą. Jedziemy do Stargardu, do Adama Wiśniewskiego, który też będzie ze mną w narożniku razem z Igorem i z Mateuszem. Więc z przygotowań jestem zadowolony. Mogłem to zrobić lepiej, ale po prostu sytuacja życiowa czasami na to nie pozwala. Okej. No to tak jak mówiłem, długo cię nie będę męczył. Trzymamy w takim razie za ciebie kciuki już w sobotę. No i co? Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Tutaj również chciałbym jeszcze podziękować moim wszystkim sponsorom, że tak powiem, odpalę sobie z notatniczka. Jest to tak, całemu PJ Promotion, bo to dzięki nim mam szansę się pokazać na tej gali. Radek Kramarz, który jest moim menadżerem, bardzo mu serdecznie dziękuję, bo jestem z nim w stałym kontakcie, super się tym wszystkim zajmuję. No i co, Aleksander Szymański, który mnie wspiera, cały Jamaican Show, Floating Chill Out, Dmir Meble, Rafał Moskito, Tatu, Natalia Ars and Beauty, Grow Up, Krawiec Nieruchomości, Barturzyn Mekon, który ostatnio wspomógł mnie sprzętem, dzięki czemu mogę sobie pozwolić na jeszcze mocniejsze treningi. I co, to by było na tyle ode mnie. I całemu Berserker z tym Szczecin, bo tutaj chłopaki też robią super robotę. I gratulacje dla wszystkich, co wygrali wczoraj na KSW. Okej, a więc dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie oglądać właśnie między innymi walki Igora, ale no, poza Igorem na karcie walk będzie również między innymi Michał Andryszak czy Marcin Sianosz, czyli zawodnicy już, no, którzy walczą lata i na pewno ich nazwiska kojarzycie, no to wbijajcie już do Ostrowa Wielkopolskiego w tą sobotę 22 stycznia albo przed odbiorniki. Dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się, do usłyszenia. Widzimy się w sobotę. Zapraszam.